Cześć, witajcie w pracowni eCard. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać mój albumik, który wykonałam na siódmą wymianę scraptubową, na grupie scraptube. I w tej wymianie wymieniamy się albumikami świątecznymi. Ja swój wykonałam na bazie bermat, połączonych tutaj kokardkami. Są dwie okładki i pięć kart w środku. Na przodzie tutaj możecie zobaczyć, jest shaker box. Od razu Was przepraszam za światło, jakie mam, trochę kiepskie, ale nagrywam wieczorem, bo już będę wysyłać jutro i chciałabym to dzisiaj wszystko spakować. W środku mamy grafikę z magicznej kartki. Już nie pamiętam dokładnie, jaka to jest kolekcja. Mamy dekturkę, która jest pomalowana i też to złoto wychodzi tutaj na ten brzeżek. Tak chciałam, żeby to tak wyglądało przyprószone, postarzone. Tutaj mamy śnieg, najogólniej mówiąc. Pod spodem jest pasta, tak naprawdę to jest w sumie perełka w płynie, taka biała, ale że strasznie kiepsko mi się ją wyciska, więc pomyślałam, że użyję jej jako śniegu w tym albumie. Do niej poprzyklejałam i na nią w sumie te przyklejone są kulki z styropianu. Tutaj widzicie też. Są różne mini perełki. W sumie nie tyle mini perełki, co te kuleczki. I teraz mi wyleciała nazwa ich. Mikrokulki? O, mikrokulki, o. Mamy szyszeczkę, mamy takie owoce ostrokrzewu chyba tak naprawdę. To są kwiatuszki malutkie, białe, tutaj troszeczkę większe. Sznureczek. Z każdym rogu jest narożnik. I tu mamy taki błyszczący papier z Actiona. Z tej strony mamy dzwoneczek, tasiemkę. Na tym tasiemce jest ten dzwoneczek zaczepiony. Tu mamy kokardkę zrobioną z papieru, też ten śnieżek zrobiony. I jetik taki malutki. Tu mamy nity. I nity są tak naprawdę z obu stron. Tu mój stempelek. I też na nit i na kokardkę jest ten album otwierany, zamykany. No i tutaj nie brakuje też nożyczki knieciuszka. I o tym powiedziałam chyba wszystko. No oczywiście tutaj też jest gdzieś troszeczkę gazy podklejonej, żeby troszeczkę takiej warstwowości dodać. Tak jak pokazałam, to właśnie na wstążkę jest zamykany album. Więc żeby go otworzyć, to można z jednej albo z drugiej strony po prostu go otworzyć. Tu mamy stronę pustą, a to dlatego, że można wkleić sobie dowolne jakieś zdjęcie bez żadnej ozdabiania. Też mam nadzieję, że coś tutaj się znajdzie, jak już nowa właścicielka dostanie swój album. I tu mamy pierwszą stronę. Mamy tak. Mamy spinacz, który dostałam kiedyś jakieś właśnie wymiance, więc leci dalej. Reniferek. Bardzo dużo, tło tego albumu, to tak naprawdę są kolekcje z Actiona. Natomiast wszystkie dodatki to są albo z magicznej kartki, albo Studio 75, jak się nie mylę, te karty. Nie jestem 100% pewna, bo miałam już je wycięte i nie pamiętam. Wszystkie karty ozdabiam tutaj właśnie tym ala śniegiem. Na każdej stronie jest miejsce na zdjęcie, to jest 9×13, ale oczywiście można sobie przyciąć, żeby zostawiać jeszcze białą ramkę, mogą być to zdjęcia trochę mniejsze, ale plus jest taki, że po prostu na każdej stronie jest ta sama wielkość, więc nie ma problemu z tym, żeby gdzieś tam sobie te zdjęcia przygotować w miarę jednolicie. I pod spodem mamy z maski zrobione różne nakrapiania. Ogólnie tutaj każda strona jest tak ala ośnieżona, możecie zobaczyć. Żeby to wyglądało, jakby było ze śniegu wręcz wyjęte. Tu mamy właśnie Wesołych Świąt napis z magicznej kartki. Mamy zielony listek, taki jeszcze ćwiek z ptaszkiem, kwiatuszek, tutaj śnieg. Tutaj jest taki tak czerwony, jest jeszcze śnieżynka. Tutaj też jakiś taki świąteczny motyw. Wszystko tak w miarę zielono, biało, czerwono. Tu są jeszcze gwiazdki, śnieżynka znaczy się. Tutaj jeszcze jest mini dzwoneczek.
kolejna strona. Tutaj mamy też ośnieżony na około strony, mamy gwiazdki i tutaj mamy taga z magicznej kartki. To jest kolekcja ze wstążeczką taką aksamitną. Właśnie ta wstążeczka służy i do zamknięcia, i przy tagach. Taka typowo świąteczna, wydaje mi się. No i tu mamy kieszonkę taką zrobioną z kwiatuszków. Wszystko jest ośnieżone. Możecie zobaczyć właśnie, że ten śnieg tutaj w tym albumie obficie posypał. Tutaj kolejna strona. To są gwiazdy betlejemskie, poisencje. W kompozycji śnieg. Tu mamy też taką, jest kieszonka, jest tak wyciągany. Tu pod spodem jest maska też odbita. I mamy kolejny spinacz i on tutaj jest taką kokardką z papieru wykonaną z wykrojnika. I brzegi kartki też oczywiście ośnieżone. I kolejna strona. Tu mamy przeurocze renifery z choinką. Jest gwiazdka taka z filcu, jeszcze z gwiazdką, ze śnieżynką z papieru. I mamy taga. Jest to z tyłu białe. Kolejna strona dla równowagi też jest po tej stronie renifer. Jest wyciągany tag. I tu mamy też ćwieka z ptaszkami. Kwiatuszek, malutka kokardka biała. Tutaj śnieżek. Też z odbite. O, tu się troszkę zagięło. I tutaj właśnie też jest kolejny spinacz z śnieżynką tym razem. No, bardzo delikatne, takie misterne wzory, więc mam nadzieję, że się jakoś nie zniszczą w transporcie. Mamy też listki i podbijane z maski z tyłu tło. I to są kieszonki. Tak, są brzegami poprzyklejane te wszystkie elementy, tak żeby móc tutaj sobie jeszcze te właśnie tagi wkładać, czy karty. Tu mamy oczywiście coś, czego nie może zabraknąć. Choinka też ośnieżona, z taką gwiazdką błyszczącą. Tu mamy kółeczko, tutaj mamy taga. Akurat tu jest tak, tutaj nie da się podłożyć pod tą choinkę, ale mam nadzieję, że tutaj to kółeczko wystarczy, żeby coś podłożyć. Tutaj mamy też z maski zrobiony taki ala śnieżek. Tutaj mamy ptaszka ćwiek taki. Kwiatuszki, śnieg. Tu mamy dwa tagi. Spinacz z taką śnieżynką. I te dwa tagi są przyklejone, a spod nich też można wyciągnąć radosny świąt Bożego Narodzenia, taką kartę. I te dwa tagi też tutaj są takie luźne, właśnie żeby było jak włożyć. Kolejna strona. Tutaj mamy też choinkę z gwiazdeczką, mamy Boże Narodzenie, śnieżek. Tu mamy teraz taki kwadratowy tag. Tutaj jest akurat szopka. Tu mamy naklejkę, taką bombeczkę, śnieżek, poisencja, listki. I z tej strony też mamy aniołki z Jezuskiem Maryją. Mamy z pasty strukturalnej też zrobione takie elementy ozdobne. Tu jest kolejny, już ostatni spinacz też z kokardką, taki z zielonym wzorkiem. I mamy kartę. Też kartę możemy spokojnie wyjąć i tutaj zahaczyć. Pod spodem, prawda, przykleić zdjęcia, można na tym coś jeszcze przykleić, można podpisać z tej strony. I ostatnia strona. Mamy też poisencję z liśćmi. Malutki taki tag kwadratowy i tutaj jest kieszonka i na kieszonce jest taka śnieżynka przyklejona i mały dżecik. I z tej strony też jest pusta, tutaj jak najbardziej można wykorzystać i jeszcze coś przykleić. Także album jest bardzo prosto zawiązywany. Tutaj można jeszcze poluzować, gdyby okazało się, że potrzeba więcej miejsca, to tutaj spokojnie jeszcze jest miejsce na kokardkach. Więc to jest album, widzicie ile brokatów przy tym wszystkim. Tutaj już jest gotowe na wymiankę pozostałe rzeczy, także pakuję i już wysyłam. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie, pa!